Ten film, który oglądasz, jest nagrywany kamerą GoPro Hero 3 Plus Black Edition. Zapraszam. Co? Powinienem dać tutaj taki wstęp, intro GoPro. Cześć, Tuksorat. I dzisiaj powiemy troszeczkę sobie o wakacjach, o moich planach, filmach. Jest taki vlog wakacyjny. Dobra, w filmie powiem mniej więcej o tym, co będzie się działo z moimi wakacjami, gdzie wyjeżdżam, kiedy, jak i w ogóle gdzie. Powtórzyłem się. I jeszcze, jak będą się pojawiać filmy, regularność i filmy właśnie z tej kamerki, z kamerki GoPro. Mam już ją testowaną od ponad miesiąca, naprawdę sprawuje się genialnie. Już nagrałem sobie kilka przyczepień, tutaj przylepa na kask, co jeździłem rowerem, myślę, że będzie jakaś fajna sklejka. Więc dobra, zaczynamy. Pierwszy temat, jaki poruszę, to są moje wakacje. Około od 10 lipca do jakiegoś 20, pewnie 5, coś takiego, planuję wyjazd jakiś nad morze, taki 5-dniowy, z moją mamą, tatą i młodszą siostrą. No i myślę, że to pojedziemy gdzieś nad środkowe morze, nad Bałtyk. A od bodajże od 28 lipca jadę na 4 dni na Mazury i potem przyjeżdżam na 2 tygodnie nad morze bałtyckie do Władysławowa, czy tam do Jastarni, już nie pamiętam dokładnie. I jeszcze będę jechał na zawody w Kielce Cube Attack Open 2014. Będą one 28-29 lipiec, więc tam na pewno się na nim pojawię. Są bardzo duże szanse, że tam pojadę. Bardzo możliwe, że pojadę z moim kolegą, który również nagrywa na YouTube'a. Myślę, że będzie też jakaś bardzo, bardzo fajna sklejka. No i dobra, ogólnie z filmami. Co się będzie działo? Filmy będą się pojawiać cały czas, normalnie będę je przesyłał, jakoś wymontowywał. Może być tak, że będzie czasami tydzień przerwy od filmów. Z tego powodu, że mam teraz mniej materiałów, mniej możliwości do nagrywania, ponieważ nie mam sufitu ani drzwi. Co mi trochę utrudnia sprawę w nagrywaniu, ponieważ na cały dom wszystko słychać, co nagrywam. A ja jestem trochę taki i nieśmiały i nie chcę tak pokazywać, że nagrywam w tym momencie w ogóle wszystko i gadać na cały dom. To była już kwestia filmów. Filmy będą zaplanowane, będą się pojawiać cały czas. Zapraszam Was również do mojego Facebooka, facebook.com/ksorat. I tam są różne takie filmy, mini filmy, albo najczęściej miniaturki. Wstawiam różne posty, co się będzie działo z moimi filmami. No i takie inne pierdoły, takie wstawiam. Myślę, że też to jest jakieś fajne. Tam wieje teraz nudo trochę na tym fanpage'u, więc chciałbym właśnie zachęcić Was, żebyście tam weszli i troszeczkę ogarnęli sobie tego fanpage'a. Myślę, że tam czasami wstawiam te posty właśnie i jest to również bardzo, bardzo fajne. I właśnie ta sprawa z tymi Kielcami. Będę na pewno na tych zawodach, już tak jest bardzo, bardzo przesądzone. Pojadę może z Huboxem 455 i nagramy jakąś fajny taki montaż może z tych zawodów, czy coś takiego. Układam w okolicach, no tak 20 sekund trójkę, dwójkę, okolice czterech. Więc myślę, że nie jest najgorzej, no akurat czwórka mi najgorzej idzie, było okolice 2 minut. Ale jakoś myślę, żeby doświadczenie zdobywać się przyda, z Cube'a 10 sekund i Perka 10 sekund, więc nie jest najgorzej. Pojadę na te zawody na pewno. Również teraz ogólnie porusza wątek kamery GoPro. Jest to Hero 3 Plus Black Edition. Kupiłem ją dokładnie 2 czerwca, tak? Sprawuje się fantastycznie, robiłem podwodne testy i takie inne. I teraz do Was główne pytanie. Czy chcecie nowy kanał, na przykład Ksorat GoPro, czy coś w tym stylu, albo po prostu Ksorat 2, gdzie będę wrzucał takie głupie filmy, najczęściej bardzo, bardzo, bardzo często, z kamery GoPro. Tam będą różne moje testy wrzucane, czy jak na przykład sobie przejadę na rowerze jakoś, czy pod wodę wsadzę, czy jakieś zapowiedzi filmów, czy na przykład jak sobie pojadę nad morze, coś nagram, na taką krótką scenkę sobie tam wrzucić. Czy chcecie to na drugi kanał, czy może chcecie te wszystkie testy, że skleję trochę bardziej to w kupę, albo nawet osobno wrzucę tylko trochę dłuższe i na ten główny kanał. Proszę, żebyście się wypowiedzieli w komentarzu, jeżeli pasuje Wam ta druga opcja, to dajcie łapkę w górę. Jeżeli ta pierwsza, czyli kanał ten drugi, Ksorat 2, czy Ksorat GoPro, albo Ksorat Backstage, nie wiem, jakoś to nazwę jeszcze, to myślę, że takie coś pojawi się, jeżeli będzie przewaga łapek w dół. Musicie naprawdę przegłosować. Jeszcze piszcie komentarze, czy kanał 2, czy kanał główny, coś takiego. Piszcie, tak będę różne na rowerze, takie głównie scenki przedstawiał. Tutaj mam duże pole do popisu, sobie jeżdżę wszędzie, więc myślę, że nie będzie tutaj wiało nudu. Ogólnie, jak zauważyliście, jestem już w nowym domu usytuowany. Mam tutaj wszystko.
łóżko, w zasadzie nic. Mam tylko łóżko i starą jakąś ladę, na której trzęsę komputer i kostki. Tak, będę w te wakacje miał już sufit, bardzo, bardzo jest to możliwe. Wtedy sobie zrobię tutaj szafkę z tyłu za kamerą, tutaj jak go nie widzicie. Będę miał już biurko dobre i jeszcze jakąś szafeczkę tutaj koło łóżka, będzie wszystko bardzo, bardzo fajne. I wtedy, jeżeli już będę miał drzwi i sufit, wszystko pomalowane, bo właśnie, no już za 2-3 dni może nawet będę malował pokój, jeszcze raz go ugruntuję, bo już raz był gruntowany i będzie nawet zielony pokój. Tutaj będzie ta pianka już cała pokryta karton gipsem. Wtedy spodziewajcie się unboxingu pokoju. I jeszcze na sam koniec poruszę kwestię live'ów. Tak, live'y. Teraz mam lepszy internet. W nocy od 1 do 7 mam 50 giga do wykorzystania, bo to jest to limitowane LTE 4G z plusa, bo normalnie mam 15 giga i tego mi trochę szkoda. Więc w nocy na pewno w wakacje będą się pokazywały live'y. Od 1 godziny do 7 najczęściej będę zaczynał live'y 1:30, pewnie będę wrzucał taką informację. Live'y są w Full HD, leci maksymalna przepustowość, jaka jest na Twitchu, czyli 3500 kB na sekundę. No, czyli 3,5 mega na sekundę będzie leciało, tutaj mam bodajże upload 20 mega, więc naprawdę bardzo fajnie i live będą Full HD, pięknie streamowane, wszystko ładnie ogarnięte, wszystkie są sceny ogarnięte, nawet podeślę wam linka z live'a, gdzie chyba to wszystko ogarnęliśmy, o ile mi się gdzieś ten live zapisał, bo troszeczkę mi się to tam zwaliło z tym zapisywaniem, muszę napisać ogólnie do Twitcha. Tak, zachęcam wam na te live'y, na Instagrama, na Facebooka, na Twitterze rzadko bym, na Aska, żebyście coś tam mnie zapytali, jeżeli macie jakieś pytania, od razu mówię, że niedługo już filmik Q&A, czwarty dopiero, ale naprawdę się pokażę, już się za to biorę i również będą teraz więcej sztuczki się pokazywać, właśnie z tej kamery będę więcej nagrywał. I jeszcze, wiecie, że już, no już niedługo, naprawdę niedługo, wbije mi 1000 widzów, może po wyświetleniach nie jest to poznawalne, ogólnie pod każdym filmem, ale ogólnych wyświetleń jest nawet więcej niż powinno być, to tak przeciętnie, jakbyśmy sobie pomnożyli mniejszego youtubera, więc postanowiłem coś takiego, tam minimalnie was zaspoileruję, że jeżeli będzie 950 widzów, to ogłoszę konkurs na największego aktywnego widza, bo jak wiecie, od 1000 widzów można sprawdzić swojego najaktywniejszego widza i trzech najaktywniejszych nagrodzę, nagroda główna, to postaram się jakąś myszkę albo klawiaturę ogarnąć. Być może nawet tą klawiaturę, którą tutaj mam taką podświetlaną, bardzo fajną. No więc to chyba byłoby na tyle w tym vlogu. Tak, to na tyle. Zapraszam was jeszcze raz na Facebooka, facebook.com/ksorat i tam naprawdę się, no, trochę dzieje. Więc to by było na tyle i trzymajcie się i cześć. Nara, ksorat. Gdzie jeszcze taki bonus? Fajnie, no nie? Okej, więc jeżeli ten przefantastyczny, przenajdziwniejszy i nienormalny film ci się spodobał, kliknij łapkę w górę pod filmem oraz daj komentarz. A jeżeli chcesz być na bieżąco z filmami, podejmij suba. Nara, ksorat. Pamiętaj o lajku, kliku, pa!